Hej, witam Was w ten pierwszy dzień wiosny. Także dzisiaj robimy wiosenny przegląd cytrusowej dżungli. Część cytrusów jest na dworze. Mimo że jeszcze w nocy temperatura spada dziś około minus 1, minus 2 stopnie, to tutaj na tarasie przy ścianie jest koło zera, a 0 stopni przez taki krótki okres 2-3 godzin w nocy nie jest problemem. Więc zacznijmy tutaj. Stoi sobie oliwka, już od dłuższego czasu całkowicie odkryta. Jeszcze parę starych owoców wisi, ale oliwki tak na początku maja kwitną, także niedługo też będzie tutaj ładny wysyp. Tutaj moja mandarynka. Jeszcze nie przycinałem tej, te dolne pędy też będą poprzycinane, ale to jeszcze poczekamy. Teraz też powinna ładnie odrosnąć. Także trochę owoców jest, no ale czekam też na swoje owoce. Już też będzie niedługo kwitła. I moja duża cytryna Lunario. Są jeszcze owoce, na razie trochę małe. Była kupiona w zeszłym roku. Półtora roku temu. Jakoś chyba w zimie 2021. Ale zeszły sezon to był taki regeneracyjny. Dlatego też nie udało jej się pełnych wymiarów owoców zawiązać, bo musiała odbudować koronę. Ale już też widzicie, że będzie kwitła. Wydaje mi się, że w tym roku będzie bardzo obsypana. A tutaj moja Majeri w tym roku bardzo poszła do góry. Także teraz ma dziś 1,80 m. Jeśli chodzi o cytryny, ogólnie to nie są jakieś super gęste. Jeśli chodzi o koronę, cytryny lubią mieć długie pędy. Rozłożysta jest ogólnie cytryna, dlatego trzeba też w miarę przycinać, żeby tą koronę zagęścić. Dlatego jak widzicie, tutaj wszędzie są poprzycinane tak, żeby powiedzmy nie kierować na zewnątrz, tylko troszkę bardziej w górę, może do środka, nie żeby się nie krzyżowały, ale ogólnie żeby tą koronę troszeczkę bardziej zbić, zrobić kompaktową, taką ładną, kształtną. No i przejdźmy dalej. Na tarasie mój pacjent, to jest cytryna Lunario tej samej serii co ta moja duża, kupiona chyba 3 tygodnie temu. Jak widzicie, stan nie jest zbyt super, ale właśnie kupiłem ją po to, żeby ją odbudować i potem gdzieś w późnym latem gdzieś trafi w inne ręce, ale już odbudowana z dużą koroną. I przy takiej wielkiej bryle korzeniowej i takim pniu i tutaj ma też potencjał, bo jest ładnie rozłożony, przygotowany do ładnej okrągłej korony. Także będzie na pewno bardzo ładne drzewko, duże drzewko. Także obserwujcie. Będę na bieżąco pokazywał, jak się rozwija ta cytryna Lunario. A tutaj są moje dwa odporniejsze cytrusy. Z lewej strony jest Satsuma, teraz niedawno zakupiona. Po prawej jest mój kumkwat, który już dłużej u mnie gości. To już jest chyba trzeci sezon, wydaje mi się. Są to bardziej odporne cytrusy, dlatego są teraz na dworze tutaj, też przy południowej ściance, mimo że to z drewna, więc aż tak dużo ciepła nie oddaje, ale zawsze troszkę cieplej jest. I niedługo trafią tutaj na to nowe miejsce przygotowane przeze mnie. Także tu są donice przygotowane tej samej wielkości, więc te będą wyciągane i tam te dwa cytrusy właśnie trafią. I oprócz tego gdzieś tutaj jeszcze będą rozlokowane w donicach niektóre cytrusy. Wtedy jeszcze trochę dosypię kamyczków. A tak tutaj moje oliwki już też cieszą się z tego słońca, bo u mnie przez ostatnie dwa tygodnie chyba był tylko jeden dzień pochmurny, a poza tym to zobaczcie, takie niebo, więc w ciągu dnia teraz po 15-17 stopni. Także wiosnę już czuć, tylko jeszcze właśnie, żeby te noce były cieplejsze. No ale ta oliwka tutaj ma się dobrze, ona jest w donicy, zostaje w donicy. Ta oliwka, możecie zobaczyć w odcinku, linku góry, trafiła już do gruntu na stałe, także zobaczymy, jak będzie się rozwijała. I tu kolejna oliwka, tutaj w beczce też dopiero co wsadzona, także też musi sobie koronę odbudować. One były kupowane z przeceny tej ostatniej jesieni. No, a jeśli chodzi o szklarnię, to w szklarni też pełno, mimo że na dworze już trochę tego stoi. I zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Także ciężko się tu w ogóle to
ciągle wejść. Ogólnie jest tutaj naprawdę zawsze tłok, jeśli chodzi o cytrusy i trzeba się przedzierać. Ale już też dużo poprzesadzałem cytrusów, tych nowych też cytrusów zakupionych, więc teraz na sam start wiosny zużyłem już 240 litrów ziemi i muszę dokupić kolejne worki. Mówię, jeszcze mam za mało, no ale ja lubię duże donice, lubię jak cytrusy mają dużo miejsca, bo wtedy też ładnie rosną i szybko się rozwijają. Więc zobaczcie tutaj mój cytron di Firenze. Też już zaczyna kwitnąć, także niedługo też będą nowe owocki. A te owocki sobie na razie tu wiszą. Kosztowałem je, smakują jak cytryna, tylko że mają grubą skórkę, tam miąższu nie ma wcale dużo. Ale są ciekawe, wizualnie podobają mi się. Z tyłu jest mała cytryna angular, też taka oryginalna, kształtna, więc mam nadzieję, że w tym roku będą jakieś owoce. I tutaj mamy, już wam mówię, co my tutaj mamy. Tutaj jest grapefruit Marsh Seedless. Jest to grapefruit, który będzie miał żółty miąższ. Powinien być smaczny, zobaczymy. A tam z tyłu, ciężko będzie teraz się w ogóle tutaj przyciskać, więc tak tylko trochę wam pokażę. Tutaj z tyłu mamy, tutaj jest grapefruit Star Ruby, to będzie różowy w środku. A tu jest ten kumkwat, bohater ostatniego odcinka, którego mi się udało kupić za 45 euro. Wszędzie już ma młode pędy. I też będzie naprawdę duży kumkwat. Ta korona na pewno w tym sezonie będzie ogromna i przepiękna. Druga Lunario tutaj w, roku, tutaj w rogu. Lunariusz też rośnie na potęgę. Owoców zeszłej jesieni dużo zebrałem. Także ostatnimi czasy, jeśli chodzi o cytrynę do herbaty, jestem samowystarczalny. No i przejdźmy dalej. Tu mamy bardzo ciekawą odmianę pomarańcza. Jest to pomarańcza, która będzie krwawa czerwona. Nie jest na razie duża, ale dopiero co kupiona, więc na pewno szybko urośnie i będzie ładna, duża. A tutaj też mój pacjent Budda, kupiona w zimie, totalnie przemarznięta. Także jest teraz przesadzona i będzie na pewno się ładnie odbudowywała. To jest cytron sycylijski, który był ukorzeniony, ale wyprowadziłem go też ładnie w górę. Także jest też odcinek, jak takie ukorzenione cytrusy, które na początku rosną jak krzaczki, krzewy, wyprowadzić właśnie na taki pień długi. Tutaj jest moja pomarańcza Moro, także też będzie czerwona. Kwitnie już ładnie, zobaczcie jak to wygląda. Są owoce, muszę tutaj troszeczkę ją wyczyścić, jak wyjdzie na dwór, bo miałem trochę tarczników i teraz troszeczkę mi się to grzyba pojawiło, ale to kwestia tylko wymycia. A tutaj mój etrog, który też cytron etrog, który został wyprowadzony na wysoki. Także zobaczcie, już nawet się tu nie mieści. To rośnie naprawdę na potęgę, też ładnie na pniu. Taki wyprowadzony długi, znaczy jest ukorzeniony, ale wyprowadziłem go właśnie tak wysoko. Więc jeśli chcecie mieć z ukorzenionych cytrusów takie właśnie wysokie, a la drzewka, to oglądajcie moje odcinki. Na końcu filmiku będzie link do tego, jak właśnie takie ukorzenione cytrusy wyprowadzić na takie ładne drzewko. Bo ukorzeniony cytrus na początku to po prostu jest taki krzaczek. Tutaj też mam przeze mnie zaszczepiony cytron. Nazwę napiszę w filmiku, także też będzie w tym roku rósł. Limonka, zobaczcie, już dużo limonek, bardzo dojrzałych, już powinienem je zebrać, ale po troszku zrywam. Jakiś czas się trzymają na drzewku, więc co chwilę sobie zrywam, ale tych limonek też jest sporo, a w tym roku było ich chyba z 20-30, a z 50 to chyba obcięłem tych owoców, bo po prostu było za dużo. A tutaj skierniewicka, przeze mnie zaszczepiona na zwykłej cytrynie. Jest też wysoka.
bardzo ją wymęczyły w zeszłym sezonie przędziorki, więc na razie wygląda jak wygląda, ale jak zobaczycie, o, już pędy są młode, więc będzie biała. A tutaj mój grejpfrut, ruba, też czerwieniutki, też myślę, że na dniach będę zrywał owoce i degustował. Tutaj jest jeden, który kiepsko to moją zimę przetrwał, prawdopodobnie tutaj w tej boku ją trochę wymroziło, to jest pursza. No zobaczymy, co z nią będzie. To pierwszy cytrus, który tak źle u mnie przetrwał zimę, no ale niedługo go wyciągam i zobaczymy, co z nim będziemy robić. A tu drugi pacjent, który kupiony był, ręka budy też przemrożona, więc też do ratowania i powinna niedługo ładnie odżyć. Tutaj są pomarańcze waniliowe. Też niedługo trzeba będzie już je wyciągnąć, bo zobaczcie, już tutaj się nie mieszczą. Tutaj standardowa pomarańcza Sinensis. Tu jest mój cytron chiński, bardzo oryginalny cytron, raczej rzadko spotykany, kupiony z Włoch. Tutaj będą owoce, już był odcinek o nim, była też degustacja tego owocu, więc poszperajcie u mnie w filmikach, to sobie zobaczycie, jak wygląda cytron chiński. A tutaj kolejne szczepienie mojego cytrona. Teraz muszę zobaczyć, co to nazwa, muszę sobie w ogóle podpisywać. Więc to też będzie o opisie filmiku, nazwa tego cytrona. A tutaj z tyłu, tak się tutaj przedostanę, moje mapo. Taka hybryda. Także, no zobaczymy, jak się rozrośnie w tym roku. I tutaj, nie wiem czy widać, Orangelo. Kolejna hybryda, też wyciągnięta w górę. Trochę ciasno, no ale staram się pokazać, co mogę. No i przyciskam się dalej. Ach, tutaj moje pomelo. Zobaczcie, to jest okaz gdzieś 2,20. Tutaj owoce. 3, resztę poobcinałem, żeby jakoś sobie poradziła. Jak widzicie, też muszę poczyścić trochę, bo tarczynki zostawiły po sobie trochę śladu. Ale to wszystko na wiosnę będzie w ramach pielęgnacji. Ale też już odbija na potęgę, więc niedługo pewnie będzie kwitnął. Kalamondyna, jak zawsze, obsypana mnóstwem owoców. Także też niedługo już będą zbiory, jak się wydostanie ją na zewnątrz. Kalamondyna ogólnie w szklarni tak średnio znosi zimę. Niektóre pędy, końcówki tutaj usychają, ale to tylko nieliczne, więc nie jest jakiś tam duży problem. No ale trzeba będzie też poprzycinać troszeczkę. I moja ponad dwumetrowa, 2,20 Budda. Powiem wam, że zimę zniosła naprawdę super, mimo że niby Buddy potrzebują naprawdę ciepła w zimie, czyli powiedzmy te chociaż 10 stopni, a przynajmniej te 5, to u mnie około 3,5 jest podczas zimy i nie było żadnego problemu. Tu jeszcze jest też Citrus Sinensis. A tam z tyłu jeszcze tam klementynka. Też będzie pokaźna korona. No nic, wyłazimy stąd. Trzymajcie się. I mam nadzieję, że ta wiosna naprawdę tutaj zawita i zostanie. Pozdrawiam.